wyczekiwane przez Salos, przez dzieci, przez mieszkańców osiedla otaczającego tę parafię. Wreszcie jest. Boisko zbudowane dzięki społecznej inicjatywie w niedzielę otworzyło się dla mieszkańców i zawodników Salosu. To ewenement w skali kraju, mówił prezydent miasta osobom, które zgromadziły się na uroczystym otwarciu obiektu. Trzeba było zorganizować pewne przedsięwzięcie, które polegało na przyjęciu darowizny od kościoła, to jest rzadkość, szanowni państwo, od parafii na rzecz miasta, ewenement, wyjątek i tak tu się stało. Kościół dał działkę, mieszkańcy poparcie, a ratusz pieniądze. Połączone siły zaowocowały. Dzisiaj jest właśnie finał tych naszych marzeń, pierwszy, gdzie będziemy mogli, panie prezydencie, wszyscy, tak jak pan podkreślił, każdy z was będzie mógł trenować, grać. To boisko ma być wspólne. Niemal 2000 głosów, jakie pojawiły się w konsultacjach nad ubiegłorocznym budżetem, dowodzi, że nawet osiedlowa czy parafialna społeczność może skutecznie wziąć sprawy w swoje ręce. Mieszkam proszę o wielkie brawa do pana Krzysztofa. Tak, mieszkam na tym osiedlu. Głosowała pani na tę? Pewnie, że tak. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że młodzież potrzebuje tutaj boiska z prawdziwego zdarzenia. To jest raz. No dobrze. Dwa, Salos potrzebuje swojego miejsca do trenowania, a nie, co tu dużo mówić, plątania się troszkę po innych boiskach. Mamy tutaj swoje zaplecze, mamy tutaj swoją siedzibę, w związku z tym dobrze by było i boiska też mieć na tym osiedlu. No a dwa, parafia też potrzebuje, myślę, takiego miejsca do profesjonalnego uprawiania sportu. Pierwsze strzeleckie popisy należały do osób, które zaproszono na fetę. Ksiądz Marek Grym z parafii Matki Bożej Miłosierdzia okazał się jednak znakomitym bramkarzem. Więcej szczęścia od dorosłych i polityków miał jeden z najmłodszych snajperów. Tylko jemu udało się pokonać miejscowego proboszcza. Po oficjalnych uroczystościach rozegrano niewielki piłkarski turniej. Takich orlików w Suwałkach jest już niemal 20.